Hej, 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 witam, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi mili. Witam was wszystkich z gry Mass Effect 2. Ponownie wracamy sobie oczywiście do przygód komandora Sheparda. Nim oczywiście sobie ruszymy na następną misję, podskoczę do laboratorium i sprawdzę, czy po ostatnich zadaniach nie mam czegoś do ulepszenia. Terminal badawczy, ulepszenia broni nie mam. Ulepszenia pancerza nie mam, prototypy, ciężki splot kości, 50% mniej obrażeń w walce wręcz, rozwiniemy, przyda się, nigdy nie wiadomo kiedy, ale na pewno się przyda. Ponowny trening z mocy nie potrzebujemy, stacji medycznej nie rozwijamy, dobra. W takim wypadku możemy ruszać dalej. I prawdopodobnie, tak jak mówiłem, zajmę się jakąś misją poboczną w tej chwili. Prawdopodobnie Jacoba. Pomóż Jacobowi jest, widzę. Okej. Okay. Tylko tak popatrzę. Dobra, w takim wypadku zabieramy się za pomoc właśnie z Jacobowi w jego lojalnościówce, że tak to nazwę. Będziemy mieli już go z głowy. Oczywiście przed nami do wyeksplorowania nowe nowe tereny kosmiczne, że tak to nazwę. No, ta planeta jest chyba bogata w pierwiastek zero. No i znowu zły przycisk. Postaram się to załatwić jak najszybciej, abyśmy mogli się zabrać właśnie za misję Jacoba. Chyba że coś znajdziemy po drodze na którejś z planet, ponieważ możemy trafić na jakąś misję. Okej, tu sobie walniemy. Pierwiastka zero, nigdy za wiele. Tak w ogóle to żadnych tych surowców nigdy za wiele. No właśnie, mówiłem, wykryliśmy anomalię. Czyli czeka nas jeszcze jakaś misja poboczna. Okej. Okay. Dwie sondy zrzucone, troszkę surowców zabranych. Najemników na powierzchni planety. Błękitne słońca. Dobra, lądujemy. Zobaczymy, co tam nas czeka. Ja już sam dokładnie nie pamiętam. Garus. I grunt, poproszę. No właśnie, gruntowi jeszcze nie przydzielaliśmy zdolności. Damy mu krogańskiego berserkera na 3. Strzał wstrząsowy. I amunicję zapalającą. Damy ci karabin szturmowy zbieraczy i shotguna getów może być. Okej, lecimy. Będziemy walczyli ponownie z niebieskimi słońcami.
sobie już przypomniałem. Co to za misja? Zabierz artefakt. Okej. Ops. Ładować. Zatłuc wszystkich, którzy chcieliby nas zajść z flanki. Okej, Garus zdjął go. Zostawiliście troszkę amunicji? Niewiele. Wchodzimy do środka, dajcie mi jakąś amunicję. Firing a high impact shot. Whoa. Yeah, right on your ass. Myślałem, że mam falangę. Okej, z tego też da się strzelać. Kogoś mamy na górze jeszcze. Szybciutko, szybciutko. Snajperka. Zapomniałem o amunicji. Dobra, wyeliminowani, ale... jak mówiłem, przydałaby mi się amunicja. Wysłano wiadomość, proszę o pomoc. Komandor Santiago. Dobra, tu mamy troszkę pochłaniacz ciepła. Czytaj magazynków oczywiście. Okej, tam pusto. Tu troszkę kredytów. Dobry szef idzie. Na szczęście dosyć szybko się go pozbyliśmy. Tam bardzo ładnie Garus użył przeładowania. Ile się tak to nazywa? Przeciążenia, przepraszam. Koniec amunicji. Dziękuję, Garus. Nie ma to jak współpraca. Szkoda tylko, że tak szybko amunicja wychodzi mi do tej motyki.
To jest jej wada. Strasznie szybko wypluwa amunicję. Porucznik Lok. No, kolejne zadanie poboczne. Więc czuję, że może ten odcinek spędzimy na wykonywaniu takich zadanek pobocznych. Aby mieć z głowy je. Chociaż nie, już przybyliśmy do układu, gdzie Jacobowi trzeba pomóc. Okej, kolejny artefakt. Wizja znana z jedynki. Wizja z ostrzeżeniem. Odzyskany artefakt, protean, zdobyte doświadczenie, troszkę kaski, troszkę pierwiastka zero. Ładnie, wracamy na statek. Wracamy do naszej głównej misji, znaczy głównej misji, którą teraz sobie obraliśmy. Okej, coś nam zostało do wyeksplorowania. Ta planetka? Nie, tą już wyeksplorowaliśmy. Przydałoby się... A, dobra, widzę. Przydałoby się dokupić troszkę sond. Dobra, dawaj to. Irydu mamy sporo, przydałoby się paladu troszkę zebrać. Troszkę był tu, kurde, niedużo go. W tym wypadku na razie pies go trącał. O, platyny weźmiemy. Okej, są tu dwie gromady jeszcze. Polecimy do tej mniej ważnej na początek. Tu są dwie planetki tylko. Ta planeta wygląda tak, jakby miała dużo pierwiastka zero. O, 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 jest palad dokładnie. Rozpocznijmy skan tu. O, ubogo. Bardzo ubogo. Nie będę marnował sąd w takim wypadku. Możemy stąd spadać. I lecimy do punktu docelowego. Prawie połowa nagrania odcinka minęła. Więc możemy nie wykonać w pełni tego zadanka. Jest palad. Czyli ta planetka jest planetą, która nas interesuje. O, 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 tu było bardzo dużo paladu. Jeszcze troszeczkę. Troszkę pozabieramy sobie już stąd tych zasobów. O, i bardzo dużo pierwiastka zero na dodatek. No dobra, chyba zabraliśmy te zasoby pierwiastka zero, ile się nie mylę. Mamy raport o planecie. Lądujmy. Dobra, Jacoba musimy mieć tu
Musimy mieć to obowiązkowo. Weźmiemy Mirandę w takim wypadku. No, Jacob ma troszkę punktów. Agenta Cerberusa my już dodamy. Na maksa. Weteran Cerberusa czy specjalista? Zdrowie 40, obrażenia broni 18, a tutaj... Specjalistę damy. Troszkę większe obrażenia będzie miał. Okej, czyli co? Do statku. Muszę na chwilkę zerknąć do dziennika jeszcze. Okej, dobra. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Ktoś do mnie strzelał, czy mi się wydawało? Looks like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Troszkę kredytów. Repeat, toxology alert. Danger of rapid neural decay. Dobra, wejdźmy do rejestrów. Along with us anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. I'm talking to the others as soon as... Okay. Wiele więcej się nie dowiemy. Wejdźmy do środka. Może tam znajdziemy jakieś raporty w komputerach, o ile komputery działają, a powinny jakieś działać. Rejestr. Rejestr. Dawaj, dawaj, dawaj. Dalej, szukamy dalej. Kolejne rejestry. Dziennik lekarza. What was her name? Sarah? Suzanne? My god, I can't remember. I can't remember her face. We need to get out. So I can remember. Can think straight. They have to hurry. Okej, zdecydowanie coś złego się dzieje. Coś tu złego się dzieje. Okej, 3000 kredytów do zdobycia, przed nami troszkę hakowania. Nie widzę odpowiedzi. O, jest, dobra, w końcu trafił się. Hakowanie udane, 3000 kredytów do naszej kieszeni. Dobra, było jakieś awansowanie automatyczne o jeden stopień. Wiele więcej tam raczej nie znajdziemy. Tu był jeszcze jakiś hologram. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer.
Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Who's in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted infield to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours. Following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback, activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of Acting Captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Come on, let's get going. My father had a working beacon but didn't signal for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. Avoiding it for a decade seems unlikely. No dobra, czyli wiemy, że ojciec Jacoba był kapitanem tymczasowym, tyle że przez 8 lat z jakiegoś powodu nie nadali sygnału SOS od razu. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. What are you talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Watch out! Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them! Agents of the liar! He will not escape! Okej, powariowali i prawdopodobnie miał mato coś wspólnego z fauną i florą, która tu występuje, jak z żywnością, którą jedzą. Zaraz dowiemy się, o co kaman. Lepsza pozycja by się przydała. That wasn't neural decay. They were feral. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Dobra, coś tu rzeczywiście jest nie tak, znaczy ja wiem, co tu jest nie tak, wy pewnie też wiecie. Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Ojciec Jacoba ogłosił się pewnego rodzaju wodzem. Inni jako, że żarli to jedzenie występujące na tej planecie zaczęli tracić pamięć. I zachowują się tak, jak zresztą widzieliście. They're clearly docile, but in the same uniform remnants as those who attacked us. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent. Possibly.
But the woman on the beach said the exiled ones came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Not the best reaction to the family resemblance, Jacob. Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happened needs to stop. Okej, mamy maksymalną ilość medykamentów, czyli znowu będziemy dostawali po 100 kredytów za każdą stację medyczną. Wow. Aha, to są boty bojowe. Patrols like that are a little much against this bunch. Well, that would make them hate it. Maybe it was just for defense. Okej, troszkę kredytów znowu. Tu jest jeszcze amunicja po nich została. You could end it. You have his face. Jakiś lekarz, doktor. You fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read. But this was the start. What he promised and what they did to us. We need the sky. Okej, dała nam raport. Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. He wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out. But they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Does it say why he separated the men and the women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard? I don't see any justification. We haven't seen any other officers. He killed them? There were five after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. Okej, czyli mamy mniej więcej jasność. Kolejne hakowanie. Czuję, że podkładam bombkę. Tak, dokładnie, ale dlaczego musiałem to hakować? Okej, jestem w bezpiecznej odległości. Tak, tak, zupełnie bezpiecznej. This is Captain Ronald Taylor. Thank God you're here. My crew went insane. I only just got free. The old corpse has been posed, like a warning. The new ones were left where they fell. The hunters started fighting back. Okej, przed nami poważniejsze starcie. Kolejne mechy. Mniej amunicję na nich. Okej,
Aj, kolejne mechy. A ja już znowu amunicję zmieniłem. Ej, ale nie idzie źle z tą amunicją, więc może zostanę przy zapalającej. Żebym się gdzieś ukrył. O, zdychaj. Aj, tym pistoletem gówno zdziałam. Okej, tamtędy musimy chyba iść. Ulepszenie do pistoletu, bardzo dobrze. Więcej amunicji. No i kredyty. Pędzimy. Dobra, to kończę już tą misję. Wyjdzie najwyższy odcinek 40 minut. O, szybko do osłony. Najszybciej muszę ulepszyć to. Adrenalinę. No i super! Zeszłem, zszedłem. Działa. Kontynuujemy w takim wypadku. Okej, ale mówiłem, że chcę ulepszyć tą adrenalinę jak najszybciej. O, super, jeszcze. Jeszcze mech bojowy. Wow. Ale dostałem. Zasrane drony. O, dobra. Enough with the toys. I need to look my father in the eye and hear him justify this. O, myślałem, że będzie gorzej, szczególnie z tym mechem bojowym. Wszelki wypadek, troszkę amunicji może zabiorę. Troszkę pierwiastka zero. Troszkę kredytów. I chyba dotarliśmy do miejsca, gdzie siedzi jego ojciec. Zamienimy sobie z nim kilka słów i możemy stąd spadać. You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pants. I'll get you something nice when we get back to Alliance Base. I've gotta have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Hmm.
nawet nie wie, kim jesteśmy i co się dzieje w galaktyce teraz. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand. This isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. I'm not unreasonable, Captain. But 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy. At first, months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. I've seen some plants around I never saw before. Odd weather. Maybe some just adapted a little too well. And if you treat them like animals, big shock, they become animals. Dobra, kończmy tą rozmowę. We can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. He's not worth the fuel to haul him out or the air he's breathing. He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the trigger. Okej, mamy jakiś wpływ na Jacoba? I don't know who you are, because you're not any father. Na szczęście nie musieliśmy go powstrzymywać. We'll secure him for an alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. No dobra, zadanie zakończone. Sporo doświadczenia, podsumowanie. Przymierze opiekuje się uratowanymi z AA przy dodatkowym wsparciu ze strony Cerberusa. Dobrze wiedzieć, że całe doświadczenie nie zaszkodziło psychice Taylora. Jacob Taylor załatwił sprawy z ojcem i skupi się tylko na misji, czyli mamy jego oparcie. Odblokowano moc Jacoba, nowy strój dla Jacoba, ulepszenie do pistoletu zdobyliśmy. 27 tysięcy kredytów, sporo. 500 pierwiastka, 0. I bardzo dobrze. Alliance ships are inbound to secure Captain Taylor and his crew, Commander. We'll be long gone by the time they get here. Don't even give him the taillights. Roger that. What do you mean it wasn't you?
Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did, but I'm happy to know the situation is behind you. Fine. You didn't forward it. So who did? I did. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. You had no idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Come on. We've got work to do. Aye, Commander. Shepard. Thanks for the help. Anytime, Jacob. I na tym kończymy zadanko poboczne dla Jacoba. Ulepszeniami zajmiemy się w następnym odcinku. Tak, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Wyszedł trochę dłuższy przez ten bug dodatkowo. Ale prawdopodobnie go wytnę. Więc trzymajcie się ciepło, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia niebawem w następnych odcinkach. Pa, pa!